No, zaczęło się 40 lat temu i od samego początku było ze sportem związany, chyba dzięki tacie. Ja i moi bracia zawsze blisko sportu byliśmy. Wychowywaliśmy się naprawdę w biednej wiosce Lipa, ale pięknej. I najfajniejszą atrakcją był właśnie sport. Więc w konsekwencji tego wszystkiego, dzieciństwa, w szkole średniej rozpocząłem treningi karate, idąc w ślady moich dwóch starszych braci. Najpierw Tomek z Krzyśkiem rozpoczęli, ja 2-3 lata po nich rozpoczynałem swoją karierę i przygodę, która trwa do tej pory z karate i ta przygoda nadal jest fascynująca. Oczywiście nie wiedziałem, że za 40 lat nadal będę trenował i będę w niezłej kondycji i formie. No tak jest. Rzeczywiście tak jest. To jest sposób na życie, to jest pasja. Chciałbym do końca zostać z tą pasją i innym ją pokazywać. W ogóle dawne czasy troszeczkę inne były i wszystko było mniej osiągalne. Ta strona materialna szczególnie, więc nie od razu człowieka było stać na kimono, ale wkrótce tak miałem. Bodajże bracia mi pierwsze kimono, pamiętam, po sobie sprezentowali. Tu wspomnę mojego pierwszego instruktora, bo takim instruktorem był Bolesław Kosakowski plus moi bracia, którzy poza jakby już sekcją też mnie szkolili, więc Bolesławie ja cię serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to, że rozpoczęliśmy wspólnie treningi. Z tym, że pierwszą belkę nie zakładałem, po prostu pierwszy raz zdałem od razu na 10, 9, 8, 7 i 6 Q. A żeby znaleźć jakiś kąt, bo 1,5 godziny wcześniej przyjechałem, to było 2 dni przed Bożym Narodzeniem, właśnie 84 rok, to 20 autobusem numer 20 jeździłem chyba ze 3 kółka dookoła Kielc zrobiłem, bo nie miałem gdzie się podziać, ani nie miałem pieniędzy, żeby wypić gorącej herbaty. To były takie czasy, drodzy radiosłuchacze. I pamiętam, zdałem z wyróżnieniem ten egzamin od razu na 6 Q, na żółty pas. No i później były te kolejne pasy. Oczywiście, każdy ten egzamin pamiętam. I ten najważniejszy, czarny, który, no, gdy zaczynałeś trenować, mogło się wydawać, że jest nieosiągalny. Mogło się tak wydawać, to było w ogóle marzenie, które jeszcze się nie pojawiło we mnie. Ale tak, im dłużej ćwiczyłem, to było to coraz bliżej i rzeczywiście to było wymarzone. Po 10 latach treningów zdobyłem czarny pas. I chcę powiedzieć, że 1,5 roku temu wspólnie z braćmi i innymi instruktorami naszego klubu organizowaliśmy Mistrzostwa Świata Karate Shinkokushin w Kielcach i wtedy był egzamin, wszyscy 4 bracia zdawali, ja zdałem na 5 dan i chcę się pochwalić, że sam Shihan Midori, kiedyś Mistrz Świata Open, pochwalił mnie za dobry kumite i świetny egzamin. Później były kolejne dany i oczywiście kolejne egzaminy, bo trzeba włożyć bardzo dużo pracy, żeby te kolejne dane osiągać. Dla mnie każdy egzamin, a szczególnie właśnie na stopnie dan, było związany z pewną też przemianą taką wewnętrzną, takim świętem duchowym w trakcie przygotowań. Te przygotowania były najwspanialsze i później egzamin tak samo, ale ta droga do czegoś jest najpiękniejsza. Z tych egzaminów, których miałeś wiele na tej drodze karateki, najbardziej zapamiętałeś, który był najtrudniejszy, a który udało się, można powiedzieć, przejść jak wstryknięcie palcem? Każdy był trudny, wymagający i u mnie związany z wielomiesięcznym przygotowaniem, ale fizycznie najtrudniejszy był chyba na 1. i 3. dan. Takie mam wrażenie. Tak. Chyba tak. U mnie karate zdecydowanie jest pasją na życie i też pokazywanie tej pasji innym osobom. Myślę, że nie kilkanaście tysięcy, ale przez te 40 lat kilkadziesiąt tysięcy spotkałem na swojej drodze karate. Wszystkich, których spotkałem, z którymi trenowałem, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście to jest najważniejsze, bo tak naprawdę co jest najważniejsze w życiu? Chyba drugi człowiek, oprócz nas samych, bo o siebie też trzeba walczyć, również walczyć ze swoimi słabościami, ale i o siebie walczyć, co nie jest takie proste, ale najważniejsze to kogo spotkałem na swoim życiu, jakie przyjaźnie, jakie znajomości, jakie relacje, czy komuś pomogłem w życiu, czy też nie. A karate zawsze się sprawdza, również tej pomocy związanej z obroną taką fizyczną. Ty umiejętności związane z karate masz bardzo, bardzo duże i najważniejsze jest to, że te swoje umiejętności i swoje zamiłowanie do tej dyscypliny sportu przekazujesz innym. Tak, to jest dla mnie najważniejsze i mam nadzieję, że jestem pewnym autorytetem i byłem i jestem dla przynajmniej jednej osoby i już warto to robić. No to nie jest proste. W ogóle dzisiejszy świat jest dosyć taki zwariowany. Dotyczy to nas wszystkich. Pośpieszny, trochę powierzchowny. Relacje między ludźmi są też powierzchowne. No starajmy się na treningu, na przykład karate Kyokushin, zatrzymać i zgłębiać wszystko, co nas otacza. Karate to nie tylko twoja pasja, ale twoich 3 braci, o których wspomniałeś, Tomek, Krzysiek i najmłodszy Piotrek, no nie potraficie żyć bez tej dyscypliny sportu. To jest fajne, że trenujemy razem, teraz trochę mniej niż dawniej, nad czym trochę ubolewam. To jest fajne, że mamy wspólną pasję. Naprawdę fajne. I u mnie bardzo ważne i powtarzam, bardzo mi miło, że razem prowadzimy klub i trenujemy. Karate wywodzi się z Dalekiego Wschodu. Czy byłeś tam, czy trenowałeś z tymi najbardziej znamienitymi karatekami na świecie? Ja
akurat nie miałem takiej okazji, ale chcę powiedzieć, że w Europie już tak, a oprócz tego już do Polski przyjeżdża również cały świat i wspólnie trenujemy. My jesteśmy organizatorami wspólnie z naszą federacją takich na przykład światowych obozów, europejskich obozów w Dodzie Stara Wieś, gdzie gościmy takich sensei, takich mistrzów, którzy byli legendami, gdy ja 40 lat temu rozpoczynałem. I ci ludzie, ci mistrzowie są z nami, uczymy się od nich i o dziwo, ciągle podstaw. Powiedziałeś o karate, że to jest twoja pasja, to jest twoje życie, ale kilkanaście, a nawet troszeczkę więcej niż kilkanaście lat temu złapałeś jeszcze jedną pasję, taniec. 26 lat temu rozpoczęliśmy prowadzenie Świętokrzyskiego Klubu Tańca Jump. Prowadzimy go do tej pory. Przypominam, pół roku temu zorganizowaliśmy potężną, bodajże największą imprezę sportową w historii naszego województwa, Mistrzostwa Świata Hip-Hop. 5000 zawodników, ponad 8000 osób z całego świata przyjechało na tydzień do Kielc, a przez publiczność Hali Legionów przeszło 20 kilka tysięcy osób. Waldku, czego można Tobie życzyć na kolejne lata? Zdrowia, kontynuowania pasji oraz spełnienia pewnego marzenia, bo z okazji tego 40-lecia chcę czegoś dokonać, ale na razie tam, gdzie przebiec chce ten kraj, jest konflikt. Także mam nadzieję, że niedługo usłyszycie o tym.